Dobry wieczór Państwu. Pozostaje mi tylko życzyć, żeby ta gorączka filmów politycznych rozgrzała Państwa emocje, umysły, a o ciało muszą Państwo tutaj zadbać dzisiaj sami. Ja będę też mówiła takim troszeczkę rozedrganym głosem, proszę mi wybaczyć, bo dosięgłam chyba jednak grypa sezonowa, ale ponieważ bardzo zależy mi na tym, żeby upowszechniać wiedzę o polskich reżyserkach, o ich dokonaniach, ponieważ zajmuję się kinem kobiet w swoich badaniach historii filmu polskiego, więc nie chciałam ominąć tego dzisiejszego spotkania i zawsze z radością przyjmuję zaproszenia na wykłady poświęcone czy to Agnieszce Holland, czy Barbarze Sas, czy Wandzie Jakubowskiej. Chciałabym, oczywiście Państwo się będą przygotowywali przede wszystkim do zagadnienia kinomoralnego niepokoju, ale kiedy pojawia się reżyserka jako bohaterka wykładu, chciałam Państwa zawsze zachęcić do takiego przeglądu w pamięci, ile tych kobiecych nazwisk w dziedzinie reżyserii w polskim kinie potrafią Państwo wymienić. I oczywiście te współczesne czasy dają nam znakomite przykłady, ale właśnie sięgnijmy pamięcią do historii. I to dzisiejsze spotkanie jest takim dobrym punktem wyjścia, żeby się zastanowić, w jaki sposób reżyserki w okresie ludowej wybijały się na taką twórczą niepodległość do roli samodzielnego reżysera filmu pełnometrażowego. Zobaczymy dzisiaj pełnometrażowy debiut Agnieszki Holland, Aktorzy prowincjonalni oraz gorączkę, która przyniosła jej Złote Lwy na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdańsku. Więc niewątpliwie jest to reżyserka, znaczy te jej współczesne dokonania to tylko potwierdzają, ale ona bardzo szybko stała się jedną z najważniejszych postaci polskiego kina, jedną z najważniejszych postaci kina moralnego niepokoju i obok Wandy Jakubowskiej to Agnieszka Holland znajduje się w każdej encyklopedii kina światowego, jeżeli chodzi o polskie reżyserki. A tak naprawdę niewiele brakowało, żeby do tego debiutu Agnieszki Holland w ogóle nie doszło, tak jak nie doszło do wielu innych debiutów reżyserek, które próbowały swoich sił najpierw w krótkim metrażu, potem w średnim metrażu. To było też doświadczenie Agnieszki Holland, ale wiemy, że to pełnometrażowy film fabularny jest ostatecznie tym dowodem najwyższego awansu w dziedzinie kina fabularnego. Widzą tutaj Państwo zdjęcie Agnieszki Holland właśnie z tego okresu, z drugiej połowy lat 70., kiedy jest już w Polsce po swoich czeskich studiach filmowych, kiedy po krótkiej asystenturze u Krzysztofa Zanussiego trafia wreszcie do zespołu filmowego X. Mówię wreszcie, bo to dopiero Andrzej Wajda był na tyle wpływowym i zdeterminowanym reżyserem, by powalczyć razem z Agnieszką Holland o jej debiut. Nie była to z pewnością samotna walka, a słowa wdzięczności, które do dzisiaj płyną z ust Agnieszki Holland pod adresem mistrza, no, zwłaszcza ostatnio, potwierdzają to, że rzeczywiście czuje się jego uczennicą, ale uczennicą szalenie twórczą, autonomiczną w myśleniu, niezależną, zdolną już wówczas w tym początkowym okresie twórczości polemizować ze swoim mistrzem. Więc mamy rzeczywiście do czynienia z bardzo ciekawą indywidualnością. Co więcej, Agnieszka Holland właściwie nie realizowała takiego stereotypowego wzorca kina kobiecego, czyli kina prywatnego, sentymentalnego, skoncentrowanego na problematyce kobiecej. Wręcz przeciwnie, już te pierwsze filmy dowodzą zupełnie innego temperamentu. Takiej artystki, która widząc wagę wszystkich spraw prywatnych, potrafi je wpleść w nurt życia publicznego, połączyć to, co prywatne, z tym, co publiczne, z tym, co polityczne. No i oczywiście tutaj pobrzmiewa w moich ustach ta feministyczna maksyma, że wszystko, co prywatne, jest zarazem polityczne, ale było to też bardzo charakterystyczne właśnie dla kina moralnego niepokoju, ponieważ przestrzeń publiczna w drugiej połowie lat 70. w filmach fabularnych i dokumentalnych była taką przestrzenią kłamstwa, przestrzenią zdegradowaną, jeżeli chodzi o te podstawowe wartości, takie jak prawda, piękno, dobro. Natomiast przestrzeń prywatna była jedyną, w której można było te kilka słów prawdy powiedzieć. Dlatego ta prywatność w dziełach Agnieszki Holland ma także znaczenie, no,
duże, nie sentymentalne, ma znaczenie polityczne. I tak chciałam, żebyśmy cię Państwo patrzyli na pierwszy z dzisiejszych filmów, czyli na Aktorów prowincjonalnych, który jest filmem dużo bardziej kameralnym niż historyczna gorączka. Ale zanim przejdę do filmów, chciałam Państwu przybliżyć, w jaki sposób kształtowała się ta reżyserka kina politycznego. Jednak tak bym nazwała to kino, ponieważ nazwa Kina Moralnego Niepokoju to jest nazwa z epoki autorstwa Janusza Kijowskiego, nazwa ukuta przez niego w 1979 roku, która była pewnym takim kompromisem, to znaczy tyle można było powiedzieć publicznie, że twórców cechuje moralny niepokój. I owszem, jest to nazwa wyrażająca niepokoje tego czasu, ale tak naprawdę ten niepokój miał głębokie źródła polityczne, to znaczy tym ostatecznym bodźcem do uwolnienia tych niepokojów były sprawy polityczne. I w tym czasie młoda Agnieszka Holland wcale nie była entuzjastką tego pojęcia, wcale nie podobało jej się określenie kino moralnego niepokoju. Mówiła, że to jest kwestia smaku, mówiąc za Herbertem, czy kwestia nawet wstrętu do tego, jak przebiega życie publiczne, jak działają politycy w tym czasie. Byłoby to więc, jej kino byłoby wyrazem chyba jednak politycznego buntu, na pewno nie tak delikatnie, eufemistycznie określonego moralnego niepokoju. No i jak się rodzi taka artystka? Poza tym, że w odpowiednim momencie po studiach dostaje się pod skrzydła Andrzeja Wajdy. No myślę, że ta Agnieszka Holland, autorka kina politycznego, zrodziła się znacznie wcześniej. Ale rzeczywiście, tutaj pozwolę sobie, tak idąc za nurtem myśli, kilka slajdów przewinąć do przodu. Otóż trzeba zacząć od rodziny, w której się Holland wychowała. Jej ojcem był komunistyczny dziennikarz i socjolog, człowiek lewicy jeszcze przedwojennej, który po wojnie pisał do prasy politycznej, codziennej, ale także do prasy naukowej. Henryk Holland był z zawodu dziennikarzem i socjologiem, autorem pracy doktorskiej o Ludwiku Krzywickim i stał się Jego wybory polityczne położyły się cieniem na życie młodziutkiej Agnieszki Holland, nastoletniej córki. Widzą Państwo, że to życie Henryka Hollanda przerywa się w 1961 roku tragiczną śmiercią. Agnieszka Holland ma wówczas zaledwie 13 lat, a jej ojciec zostaje oskarżony przez służby bezpieczeństwa o współpracę z zachodnim wywiadem, a dokładnie powodem oskarżenia było to, że przekazał francuskim dziennikarzom z czasopisma Le Monde, stąd tutaj zdjęcie na tle wieży Eiffla, że przekazał im tajne informacje z referatu Chruszczowa dotyczące śmierci Stalina i terroru stalinowskiego, które no, z czasem stały się jawne, ale wówczas oskarżony był o takie kontakty. On jako dziennikarz brylujący w środowisku i dyplomatów i dziennikarzy po prostu miał takie kontakty, a to na ile mogły być te kontakty podstawą oskarżenia, a na ile mógł je wytłumaczyć, pobrzmiewa jakimś echem w roli, którą Agnieszka Holland zagrała w filmie Ryszarda Bugajskiego Przesłuchanie. Państwo już na pewno widzieli Przesłuchanie albo będą sobie przypominać przed egzaminem. Zwróćcie Państwo uwagę na ten tok, na tę logikę tłumaczenia więźniarki Kwiatkowskiej, która co prawda uważa się za osobę niewinną w intencjach, ale skoro system uznał, że jest winny, musi ona ponieść karę. Jest to właściwie taka tragiczno-ironiczna rola, której Agnieszka Holland podjęła się, ponieważ żadna z aktorek wówczas współpracujących z Bugajskim nie chciała zagrać właśnie tej osoby. A Holland miał jakby osobiste powody, żeby pokazać tych złamanych przez historię idealistów, do pokolenia, do którego należał jej ojciec. Ojcu też zawdzięcza w swojej połowie żydowskie pochodzenie, które zostało przed nią odkryte w takiej terapii szokowej, podwórkowej, to znaczy w dobie narastających zamieszek czy niechęci takiej antysemickiej w Polsce, dowiedziała się o tym, że jest Żydówką od dzieci z podwórka w bardzo brutalny sposób. W twórczości Agnieszki Holland pobrzmiewają jeszcze te echa sprawy ojca, między innymi w scenariuszu filmu Bez znieczulenia, który napisała dla Andrzeja Wajdy. Zbigniew Zapasiewicz gra tutaj postać taką, która jest zlepkiem różnych cech, to znaczy rozpoznajemy w nim jakieś odpryski biografii Ryszarda Kapuścińskiego,
Wyszyńskiego, ale myślę, że także ta tragiczna śmierć ojca tutaj się zaznacza w takiej niewyjaśnionej śmierci, to znaczy w bez znieczulenia nie mamy pewności, czy główny bohater zmarł śmiercią samobójczą, czy też był to nieszczęśliwy wypadek. I taki jest właściwie kres życia Henryka Hollanda. Według córki zmarł śmiercią samobójczą w czasie jednego z przesłuchań, rewizji w jego mieszkaniu przez Służbę Bezpieczeństwa. To znaczy, spodziewając się procesu politycznego, wybrał takie właśnie rozwiązanie. Czyli mamy trzynastolatkę, która co prawda już, której rodzice co prawda się już rozeszli, ale traci ona ojca w sprawie, która staje się sprawą polityczną, to znaczy jego pogrzeb jest demonstracją polityczną rewizjonistów krytycznych wobec rządzącej partii. I ta sprawa Henryka Hollanda jest takim cieniem, w którym ona dorasta, aż wreszcie przychodzi czas podjęcia decyzji o studiach wyższych i wówczas za radą przyjaciół i matki Ireny Rybczyńskiej decyduje się podjąć studia filmowe nie w Łodzi, ale w Pradze, żeby uniknąć tych skojarzeń, żeby uniknąć tego piętna, żeby nie studiowała jako córka tego Hollanda, ale żeby była po prostu Agnieszką Holland. I rzeczywiście Irena Rybczyńska okazała się taką matką, która czuwa nad kształceniem córki i obejmuje jakby jej opieką i jej równowagę psychiczną. Wcześniej odbywa podróż do Pragi, przygotowuje dla niej to miejsce i wydaje się, że część tej, tak gdybym mogła sobie pozwolić na taką psychoanalizę, to chyba część siły Agnieszki Holland bierze się właśnie z tego, że tak z wiary jej matki w nią samą, z opanowania samej Ireny Rybczyńskiej Holland, z takiego jasnego światopoglądu, to znaczy jej matka też była, też miała światopogląd lewicowy, była taką socjalistką, która była zaangażowana w edukację młodzieży wiejskiej, była redaktorką naczelną czasopisma Nowa Wieś, tutaj Państwo widzą jej legitymację prasową, czy jak można powiedzieć taką nie... Nigdy nie stała się cyniczna, jeżeli chodzi o te jej lewicowe ideały i oprócz opieki nad młodzieżą wiejską także działała na rzecz praw dziecka, czyli jakby tą swoją funkcję, rolę społeczną pojmowała serio, niezależnie od tego, jak cyniczne stawały się elity partyjne. I to właśnie matka pokierowała w ten sposób edukacją Agnieszki, że znalazła się na studiach filmowych w Pradze. No, obie nie przewidziały, że może przez te lata studiów rzeczywiście ta sprawa Henryka Hollanda coraz bardziej będzie odchodziła do przeszłości, no ale nie byłaby Agnieszka Holland córką swojego ojca, gdyby nie wróciła w aurze kolejnego politycznego skandalu. Czyli co prawda tamta sprawa ojca przycichła, ale Agnieszka Holland wróciła do kraju w złej sławie swojego procesu politycznego. Pewnie Państwo słyszeli może na lekcjach języka polskiego o takim procesie, czy też sprawie taterników, czyli polskiej młodzieży akademickiej, która przez Tatry przerzucała zakazane publikacje. Z jednej strony przez Tatry przechodziły materiały odsłaniające przebieg marca 68 roku w Polsce, a z drugiej strony, czyli ze strony południa, przenoszono materiały paryskiej kultury. I Agnieszka Holland, wówczas studentka, nie była co prawda taterniczką, nie przenosiła tych materiałów osobiście, ale znała krąg taterników, spotykała się z nimi i na podstawie tych spotkań została włączona w proces taterników i przesiedziała 6 tygodni w areszcie w Pradze, czyli rzeczywiście studiowała, ale przy okazji chcąc nie chcąc została jakby wciągnięta w tę aferę polityczną. Ale przecież to nie tylko sprawa taterników, ale jedne z najważniejszych wydarzeń w historii tego narodu i tego miasta miały miejsce w czasie, kiedy Agnieszka Holland studiowała na FAMU. Widzą tutaj Państwo dwie fotografie z tego okresu. U góry Agnieszka Holland razem z przyjaciółmi i swoim przyszłym mężem Laco Adamikiem, a poniżej, chociaż sama mówi, że nie odegrała żadnej decydującej roli w praskiej wiośnie, widzimy ją jednak tutaj na czele manifestacji studentów. To była właściwie jej druga inicjacja polityczna. Jeżeli przyjąć, że śmierć ojca, tragiczna śmierć ojca była tym pierwszym mocnym przeżyciem, to tutaj już jako osoba pełnoletnia z pełną refleksyjnością
czujnością, świadomością przyglądała się wypadkom politycznym, które zaczęły się co prawda od wybuchu radości, od wybuchu praskiej wiosny, a zakończyły interwencją wojsk Układu Warszawskiego, których no, jako Polka czuła się jakby współwinna. Więc no, rzadko kiedy czyjś okres studiów przypada na tak dramatyczne wydarzenia. Wróciła do nich Holland w filmie Gorący krzew, czyli filmie badającym wypadki po śmierci, po samobójczej śmierci Jana Palacha. To oczywiście nie był jej oryginalny scenariusz, ale to właśnie ona wydała się twórcom tego scenariusza, Czechom, idealną reżyserką do realizacji tego tematu. I ten Gorący krzew jest jakby powtórzeniem tej refleksji, tego stosunku do spraw publicznych, który Państwo dostrzegą już dzisiaj w tych filmach, które zobaczymy dzisiaj wieczorem, czyli i w Aktorach prowincjonalnych, i w Gorączce. To jest pytanie o to, w jaki sposób odnajduje się jednostka w zrywach, które mają charakter grupowy. Jaka jest moralna odpowiedzialność jednostki, ile jednostka może zdziałać, czy może unieść, czy jednostka może odpowiadać za sukces lub klęskę rewolucji. I wreszcie, co mają ze sobą zrobić jednostki, które przeżyły rewolucję, jak sobie poradzić z jej skutkami, które przecież nie zawsze są pozytywne, najczęściej tragiczne. Te wydarzenia sprawiały, że Agnieszka Holland, jako młodziutka reżyserka w kinie Moralnego Niepokoju, była niejako bardziej doświadczona od swoich kolegów. Dla nich przeżyciem było powstanie KOR-u, niezależnej oficyny wydawniczej, Sojusz Inteligencji, Robotników, potem podpisanie porozumień sierpniowych. Ona już na te wydarzenia przełomu lat 70. i 80. patrzyła przez pryzmat tego, czego doświadczyła już wcześniej w Pradze. Z dużym sceptycyzmem. Znała te mechanizmy od środka, a zainteresowana historią miała już w pamięci wszystkie inne rewolucje i jakie koszty poniosły społeczeństwa w wyniku tych rewolucji. Ile się udało zdobyć, a ile niestety stracono. No i teraz jeszcze jedna kwestia, która może sprawi, że będzie Państwu jeszcze przyjemniej oglądać, powtarzać sobie do egzaminu Człowieka z marmuru. Nie bez powodu charyzmatyczna Krystyna Janda w tej roli nosi imię Agnieszki, bo to właśnie Agnieszka Holland była pierwowzorem postaci bezkompromisowej reżyserki, która walczy o swój dyplom. Co prawda scenariusz Człowieka z marmuru w swojej pierwszej wersji powstał na długo, długo wcześniej, zanim Agnieszka Holland skończyła studia i zechciała zostać filmowcem, bo scenariusz ten powstał na początku lat 60. Wajda i Aleksander Ścibor-Rylski w tej pierwszej wersji mieli taką wizję bardzo powściągliwej, nieco naiwnej Agnieszki, reżyserki, która odkrywa prawdę o przodownikach pracy. Wówczas pierwowzorem tej postaci, tej pierwszej Agnieszki, była Agnieszka Osiecka, także reżyserka, absolwentka Łódzkiej Szkoły Filmowej, która praktykowała na planie u Wajdy, ale kiedy wreszcie Wajdzie udało się doprowadzić, rozpocząć realizację tego scenariusza, to czasy zmieniły się diametralnie, zmieniły się też kobiety, zmieniły się, znaczy przemiany obyczajowe, echa feminizmu, równouprawnienie w Polsce, to wszystko prowadziło ku temu, żeby tę reżyserkę zmodernizować, żeby była to właśnie tak przebojowa, nieco androgeniczna postać, jak postać Agnieszki w Człowieku z marmuru. A jak wyglądała i zachowywała się na planie prawdziwa Agnieszka Holland w tym czasie, na planie filmu, na którym Janda miała pójść podpatrzeć, co to znaczy być reżyserką, jak w ogóle wygląda i pracuje reżyserka, to możemy dzisiaj zobaczyć w filmie Zdjęcia próbne. To jest film, który zrealizowała Agnieszka Holland razem ze swoimi kolegami z zespołu filmowego X, z Jerzym Domarockim i Pawłem Kędzierskim. I w tym filmie występuje przez chwilę w roli siebie samej. Nasi główni bohaterowie biorą udział w castingach dla amatorów. Jedną z takich prób, zdjęć próbnych prowadzi właśnie Agnieszka Holland. Ma na sobie jeansową sukienkę, nie jeansowe spodnie i koszule, tak jak Krystyna Janda, ale obchodzi się z tymi amatorami i z całą ekipą filmową bez żadnych ceregieli. Jest szalenie zdecydowana. W tym fragmencie, w którym może byśmy mogli kiedyś zobaczyć, gdybyśmy się tak nie spieszyli jak dzisiaj, w tym fragmencie
w filmu Zdjęcia próbne Agnieszka Holland łagodnieje na planie tylko w jednej chwili. Kiedy na plan wchodzi Andrzej Wajda i udziela swoim młodszym kolegom wskazówek. Wtedy ona rzeczywiście z uwagą go słucha i to nie jest zagrane, bo rzeczywiście po latach mówi, że to od niego nauczyła się bycia reżyserem. Janda od niej, jak zagrać reżyserkę na planie, bo Janda nigdy wcześniej reżyserki na planie nie widziała. Tak było to rzadkie wówczas zjawisko. Z kolei Agnieszka Holland nauczyła się tego od Wajdy. I rzeczywiście ze względu na te doświadczenia polityczne, na opiekę, którą otoczył ją Andrzej Wajda, wyrastała powoli Agnieszka Holland na taki drugi autorytet w zespole filmowym X. To jej wyrastanie na autorytet koledzy witali zmieszanymi uczuciami. To znaczy widzieli, że ona ich po prostu znacznie prześciga, jeżeli chodzi o stanowczość, dojrzałość, światopogląd polityczny, że zaczyna sobie też wychowywać kolejnych pracowników tego zespołu, czerpiąc ze szkoły filmowej w Katowicach. I no to zostaje przerwane. Jak Państwo wiedzą, potem w czasie stanu wojennego Agnieszka Holland decyduje się na to, żeby zostać za granicą i ten jej rosnący autorytet w zespole filmowym X nie ma dalszej historii. Pozostały jeszcze tylko takie anegdoty. Mówiono, że właściwie to Agnieszka Holland jest chyba jedynym mężczyzną w zespole filmowym X. Na tyle reprezentowała właśnie takie typowe, niesentymentalne cechy charakteru. Właściwe autorytetom. No i teraz już z pewnością musimy zmierzać do filmu, ale jeszcze chciałabym, przepraszam, że tak dzisiaj skaczę, chciałabym Państwu pokazać okładkę wydania DVD filmów Agnieszki Holland, w którym między innymi jest też właśnie Gorączka, Zdjęcia próbne, o których wspominałam, Kobieta samotna, bardzo przejmujący, ważny film i Aktorzy prowincjonalni. Ale proszę zobaczyć, że wydawca zdecydował się na zdjęcie z aktorów prowincjonalnych jako na zdjęcie niejako emblematyczne dla tego okresu twórczości Agnieszki Holland. I myślę, że się nie mylił, bowiem z tego zdjęcia możemy odczytać taką umiejętność, dzięki której wydaje mi się Agnieszka Holland odniosła sukces. To znaczy ona potrafi mówić podwójnym głosem. Potrafi w jednym filmie prowadzić jakby dwie narracje personalne, skłaniać nas do identyfikacji z dwoma punktami widzenia, z dwoma wrażliwościami i w sobie uruchamia taką predyspozycję emocjonalną, żeby mówić o zupełnie różnych sprawach w różnych rejestrach. Jaki to jest podwójny głos? Jeden z tych głosów reprezentuje Krzysztof, ten tutaj pocałujący żonę w głowę. Krzysztof, który jest aktorem dramatycznym, predysponowanym do grania głównych ról, który jest spadkobiercą wielkiej tradycji polskiego romantyzmu. Więc chodzi o wielkie publiczne sprawy, o sprawy wielkiej historii, o sprawy, o których poważni mężczyźni rozmawiają ze sobą na scenie narodowej. Drugim głosem, który potrafi Agnieszka Holland uruchomić w tym samym filmie albo w ogóle w swoim dorobku, jakbyśmy prześledzili, byłby głos tych osób, które zwykle nie są dopuszczane do głosu, albo ich głos jest nieco stłumiony, są bardziej powściągliwe, nie są przekonane o swojej wartości. I to byłby głos w tym filmie, głos Anki, aktorki, która nie ma albo już nie może mieć takich ambicji jak jej mąż, która jest aktorką teatru Lalek, którą wykpiwa jej własny mąż, kiedy bierze do ręki dzieła filozoficzne. Więc mamy tutaj głos dominujący i głos mniejszościowy. I to nie jedyna Agnieszka Holland ma taką predyspozycję. Wydaje się, że większość reżyserek, którym udało się odnieść sukces, to właśnie te artystki, które mają zdolność mówienia podwójnym głosem, zarówno w języku większości o sprawach publicznych i o wielkich tematach, jak i w języku mniejszości o sprawach, do których nie przywiązujemy w dyskursie publicznej tak wielkiej wagi. I ten film pokazuje taką umiejętność wyprowadzania na pierwszy lub drugi plan raz jednej, raz drugiej postaci. Jak na przykład w tym kadrze, kiedy Konrad w przestrzeni domowej, czy Krzysztof jako Konrad wycofuje się o krok i na pierwszym planie staje kocia mama, aktorka teatru Lalek i jej problemy. I wówczas zaczynamy rozumieć, że mamy do czynienia z drugą osobowością, której wycofanie w tym filmie najprawdopodobniej jest skutkiem represji po marcu 1968 roku. Wtedy najprawdopodobniej filmowa Anka była dużo odważniejsza niż jej obecny mąż i zapłaciła za to właśnie
właśnie taką cenę, że dzisiaj już nie jest aktorką dramatyczną. Dalej o bohaterach aktorów prowincjonalnych, czyli mamy z jednej strony małżeństwo, dramat małżeński jest taką charakterystyczną odmianą gatunkową, charakterystyczną dla kina moralnego niepokoju ze względu na to, o czym mówiłam wcześniej, czyli że w przestrzeni prywatnej można w bardziej bezpośredni, odważny sposób sformułować swoje poglądy, wyjaśniać swoje postawy. Jest to też film, który jest filmem o artystach, ale obie te odmiany, dramat małżeński i film o artystach, tak naprawdę są podstawą do tego, żeby budować metaforę polityczną, bo rozkład, kryzys tego małżeństwa i kryzys wspólnoty w teatrze, która z jednej strony, trupa teatralna, która z jednej strony ma wystawiać wielki dramat romantyczny, neoromantyczny, Wesele Wyspiańskiego, a z drugiej jakby gotuje się we własnym sosie małych, prowincjonalnych spraw, to wszystko wskazuje na, to wszystko buduje taką metaforę polityczną czasów, w których Polacy chcieliby się wyzwolić do większych czynów, ale nie mogą. Są jakby osłabieni wielkością mitów romantycznych, które nad nimi ciążą i zbyt słabi, żeby przebić się przez skorupę współczesności. Tak jak zbyt ciasne i niewygodne jest mieszkanie naszych głównych bohaterów i tak jak zbyt prowincjonalny, za mało ambitny okazuje się ten teatrzyk nie bez powodu imienia Gabrieli Zapolskiej, czyli teatrzyk niejako dramatu mieszczańskiego, a nie wielkiego dramatu romantycznego. I jakby tego było mało, do tego teatru dojeżdża reżyser z Warszawy, z którym wiążą nasi bohaterowie nadzieję na to, że on podniesie całą tę ekipę, że on zdoła unieść ten tekst, że zaproponuje dla Wyspiańskiego taką interpretację, która będzie właśnie taką gorączką, rozgrzeje gorączką polityczną to przedstawienie, a ten reżyser jeszcze, można powiedzieć, niejako ich symbolicznie kastruje. Przycina tekst, wycina z niego najbardziej znaczące fragmenty. Także główny bohater Krzysztof Konrad właściwie mówi to, o czym jest ten tekst, o czym my tutaj mówimy. Reżyser nie chce odpowiadać na żadne z jego pytań. Dla reżysera to jest jakby prowincjonalna chałtura. Zrobić chałturę na Wyspiańskim to już jest naprawdę nomen omen, jakiś dramat. I te niespełnione ambicje zawodowe kładą się cieniem na małżeństwo, ale na małżeństwo też chciałabym, żebyśmy patrzyli nie tylko jako na prywatne sprawy naszych bohaterów. To jest film o teatrze, a więc bardzo ważną rolę gra tutaj kostium. Kiedy Krzysztof ubiera kostium Konrada, staje się od razu jakby innym człowiekiem. Cała reszta, inni aktorzy zaczynają wierzyć, że to on uniesie tę rolę, on przyniesie to natchnienie na scenie. Ale przecież kostium wkłada też niekiedy kocia mama, gwiazda teatru lalek, fikumiku na patyku, jak nazywają mąż. Jest taka piękna scena w tym filmie, która właściwie pozostaje niezrozumiała, bo dlaczego w tym zgrzebnym, ciasnym mieszkaniu ta kobieta, która na co dzień niespecjalnie o siebie dba, jest zupełnie naturalna, nagle pewnego wieczoru ubiera tak strojną suknię, o której nie wiemy, czy to jest właściwie suknia dzienna, wieczorowa, nocna. Cóż na siebie nałożyła Anka, że wygląda tak strojnie, tak pięknie, że równie dobrze mogłaby wyjść w tej sukni na scenę teatru jako muza, a to jest jej suknia nocna. Konrada, Krzysztofa Konrada w ogóle ta widowiskowa kobieta w tej scenie nie interesuje. Anka zrezygnowana, widząc kompletny brak zainteresowania ze strony męża, ciska tę piękną suknię na śmietnik. I to jest scena symboliczna, o której Państwo nigdzie nie przeczytają, właściwie w żadnej monografii Agnieszki Holland ta scena nie jest jakoś pogłębiona, interpretacja tej sceny nie jest pogłębiona. Tymczasem dla badaczek zagranicznych, jakby których myślenie nie jest skażone tą naszą hierarchią ważnych spraw, Wyspiański, Konrad, romantyzm i w opozycji sprawy kuchenne, domowe, jakby nieskażone tą opozycją potrafią docenić, dowartościować i chwilkę się dłużej zastanowić nad znaczeniem tej sceny. I przygotowałam tutaj króciutki fragment takiej interpretacji pewnej włoskiej badaczki, która patrzy na Ankę i widzi to oto, posłuchajcie Państwo. Prawdziwy skutek totalitarnego reżimu na poziomie kultury manifestuje się w ciele Anny, ciele coraz bardziej osłabionym przez tępienie jego rozedrganych zmysłów, wyrażone przez rosnące uzależnienie od medykamentów. Potencjalna pełnia i piękno człowieczeństwa, odzwierciedlone przez wysiłek Anny, by zamanifestować seksualne pożądanie, kończy jak jej piękna nocna suknia,
na śmietniku. Byłaby Anna jakąś taką pełnią i pięknem potencjałem, który jest w społeczeństwie, ale zostaje wyrzucone na śmietnik, zostaje zdławione. Jest ona tutaj Polonią, jest ona tutaj alegorią, tylko w tej przestrzeni sypialni. I wtedy trudniej nam dostrzec symboliczny potencjał tej postaci. Też co jest charakterystyczne w tym filmie, że mimo że mówimy o filmie o artystach teatralnych, rzadko wchodzimy na główną scenę. Jest ona jakby takim świętym miejscem, do którego nie można za często zaglądać. Ten film się głównie toczy za kulisami, w barze, na ulicy, w korytarzach, w domu, w garderobie, pod prysznicem. Rzadko zagląda na scenę. Jest jakby takie w tym filmie napięcie między realizmem typowo filmowym, a tym sakrum, które jest na scenie narodowej. Tak jakby reżyserka nie chciała do końca sprofanować tego miejsca, na którym no niestety niewiele się uda. A dlaczego się nie uda? Źródłem tutaj jakby porażki Polski, nie tylko porażki tej grupy teatralnej, jest to, że nie dogadują się jeszcze na tym etapie, w 78 rok, nie ma jeszcze porozumienia między grupą artystów i grupą techników w tym teatrze. Kiedy jeden z maszynistów próbuje zademonstrować swoje zdolności aktorskie przed prawdziwymi, profesjonalnymi aktorami, zostaje przez nich wyśmiany. Technicy i maszyniści żyją swoim życiem, aktorzy żyją swoim życiem. I kiedy przyjdzie kiedy przyjdzie ostateczny moment próby, to znaczy kiedy wysiłki jednej i drugiej grupy pracowników twórczych i pracowników technicznych powinny działać synergetycznie, wtedy okaże się, że któraś z tych grup będzie spóźniona, zniechęcona albo pijana. Nie będzie tego sukcesu, dopóki się te dwie grupy nie uszanują i nie porozumieją. To ważna refleksja, taka powiedziałabym no właśnie presolidarnościowa. Ten film pięknie dzisiaj do nas wraca, to znaczy sama Holland wraca do aktorów prowincjonalnych w ten oto sposób, że zdarza jej się stawiać ich na deskach teatru, nie tylko powtarzać w filmie. I ostatnie z takich przedstawień miało miejsce w 2008 roku na deskach Opolskiego Teatru imienia Jana Kochanowskiego. No, nie zebrało bardzo, bardzo dobrych recenzji, to znaczy dzisiaj, wtedy w 2008 roku ona przeniosła realia w XXI wiek i wtedy jeszcze teatr nie był taką tym, czym jest dzisiaj, to znaczy dzisiaj niewątpliwie walka o miejscem, w którym toczy się publiczna debata o to, co to znaczy być artystą, jakie jest miejsce sztuki, jakie powinny być relacje między twórcami a władzą, to niewątpliwie odbywa się w teatrze. I tu mówię jako filmoznawca, który byłabym gotowa bronić kina zawsze, ale widzę to, że dzisiaj na deskach teatrów toczy się ta gorączkowa, polityczna dyskusja o miejscu sztuki w życiu współczesnym i o granicach wolności artystów. I chyba i ci aktorzy prowincjonalni powracają do nas między innymi w serialu Artyści, nie wiem czy Państwu znanym, serialu Moniki Strzępki i Pawła Demirskiego, który emitowała Telewizja Polska. I tam pojawia się w bardzo charakterystycznej roli aktor, który grał główną rolę w aktorach prowincjonalnych, czyli Tadeusz Huk. I zauważcie Państwo, że w serialu Artyści gra on szefa technicznych, czyli niejako zajmuje opozycyjne miejsce w stosunku do tego najważniejszego aktora w teatrze zapolskiej, w filmie Aktorzy Prowincjonalni. Myślę, że ta problematyka, ta tematyka powraca do nas dzisiaj w tym serialu. Warto wrócić do aktorów prowincjonalnych po obejrzeniu tego nowego, jakościowego serialu Telewizji Polskiej. Tyle chyba, może jeszcze, co powinnam dodać, oprócz Wyspiańskiego, takim ukrytym patronem tego filmu jest z pewnością Czechow, ukochany autor Agnieszki Holland. Mamy tu takie rekwizyty, czy nastroje i teksty, które odwołują się do Czechowa. To jest ta strzelba, która na początku zostanie powieszona przez Krzysztofa, no i raczej nie wystrzeli. Mamy też takie marzenia o tym, że przenieść się do większego miasta, do Łodzi i Warszawy, to coś zmieni w naszym życiu. To jest marzenie trzech sióstr Czechowa, które marzą o wyjeździe do Moskwy. I wreszcie finał tego filmu, taka bardzo liryczna rozmowa między małżonkami, przypomina finał Wujaszka Wani. Także mamy tutaj takie rzeczywiście smaki teatralne w tym
w tym filmie. No a samo wyzwolenie Wyspiańskiego no, dla nas nie jest już dzisiaj tym samym, czym było dla pokolenia kina moralnego niepokoju. Oni byli świeżo po spektaklu Konrada Swiniarskiego z 1974 roku, który po Dziadach Dejmka był drugim takim przedstawieniem, które było przeżyciem pokoleniowym dla twórców młodej kultury. Przejdę teraz do gorączki, do której prowadzi nas znowu Tadeusz Huk, bo to Tadeusz Huk zagra w gorączce chemika, konstruktora bomby, bo owa gorączka to właśnie film o bombie. I bardzo lubię to zdjęcie, w którym Agnieszka Holland razem z Barbarą Grabowską, odtwórczynią roli żeńskiej w tym filmie, trzyma tę bombę w rękach, bo to był właśnie taki film bomba, to znaczy on się pojawił na ekranach w takim czasie, kiedy cenzura już nie była taka, nie była tak ostra, bo mamy czas karnawału Solidarności, mamy wrzesień 81 roku, czyli porozumienia sierpniowe dawno są już podpisane, jeszcze nie ma stanu wojennego. Film Bomba wchodzi na ekrany, pokazywany jest na festiwalu, dostaje Złote Lwy. A dlaczego myślę o tym jako o filmie Bombie? Bo to jest film, którym Agnieszka Holland przebiła się do tego głównego nurtu polskiego kina, który jest kinem zdecydowanie, właśnie nie kameralnym, tylko kinem politycznym, kinem wielkich tematów i adaptacji historycznych powieści. Gorączka to adaptacja powieści Andrzeja Struga zatytułowanej Dzieje jednego pocisku. Tutaj widzimy uśmiechniętą, szczęśliwą reżyserkę z klapsem, tymczasem okoliczności wyboru i produkcji tego filmu były dla niej bardzo ciężkie. Ona jakby czuła, że nie tylko w swojej indywidualnej biografii, ale w ogóle w dziejach podejmowania przez reżyserki takich tematów dokonuje pewnego przejścia. W jaki sposób wybrała tę powieść? Holland wspomina, między 9 a 16 rokiem życia czytałam wszystko, miałam przeczytaną prawie całą polską literaturę, wtedy też trafiłam na Dzieje jednego pocisku. Proza Struga jest nudna, drażni młodopolską manierą, ale na jej podstawie Krzysztof Teodor Teplitz napisał bardzo precyzyjny scenariusz i złożył go w kierowanym przez Wajdę zespole filmowym X. Kiedyś, gdy czekałam na kierownika literackiego Bolesława Michałka, zaczęłam czytać, przeglądać zalegające tam scenariusze i trafiłam na tekst Teplica. Nie mogłam się oderwać. Przeczytałam do końca. Zafascynowała mnie historia nieudanej rewolucji, szlachetnych bojowników zdradzających swoje ideały i zmieniających się w terrorystów. Znałam to wszystko już z lektur, z Brzozowskiego, z Konrada. Tu miałam to świetnie podane w scenariuszu. Poza tym do tej pory robiłam głównie współczesne filmy, dziejące się gdzieś między kuchnią a wyżymaczką. Tu miałam okazję zrobienia czegoś z epickim, historycznym rozmachem. No i to jest właśnie ta bombowa przemiana. Bombową przemianę, ten przełom, który nastąpił w wyborach przez reżyserki takich tematów, fantastycznie opisała historyczka sztuki Ewa Toniak, porównała do tradycji malarstwa. Posłuchajcie Państwo, adaptacja powieści Struga i scenariusza Krzysztofa Teodora Teplica była dla reżyserki rytem przejścia. Miała dokonać transkrypcji, przepisać na język obrazów dwa męskie teksty. Powieść z 1909 roku i scenariusz z 1970 roku, czekający na realizację. To tak jakby XIX-wieczna malarka, zamiast malować portrety i kwiaty, sięgnęła po temat z malarstwa historycznego, stojącego najwyżej w hierarchii malarstwa akademickiego. No i było to bardzo trudne. Tutaj na tych zdjęciach Holland jest opanowana i uśmiechnięta, taką ją zwykle znamy, jako bardzo opanowaną i pewną siebie. Tymczasem ta realizacja była dla niej prawdziwym horrorem. Pierwszy tydzień zdjęć szedł mi fatalnie. Miałam wrażenie, że nie umiem zapanować nad materiałem. Nie wiem, jak się do tego zabrać, że prawdopodobnie brak mi tu talentu lub doświadczenia. Wpadłam w kompletną panikę i podczas weekendu pojechałam do Andrzeja Wajdy. Byłam w okropnym stanie, rozemocjonowana do granic wytrzymałości i pełniona negatywną energią. Przekonałam Andrzeja, że coś trzeba z tym filmem zrobić, ale że ja go z pewnością nie skończę, że on go musi przejąć, a ja się rozchoruję czy coś w tym rodzaju. W pewnym momencie rozległ się w jego mieszkaniu potworny huk. Zerwaliśmy się na równe nogi. Okazało się, że spadł żyrandol. Jestem pewna, że to siła mojej negatywnej energii go zrzuciła. Ten żyrandol mnie odblokował. Czyli musiało dojść do pewnej magicznego wyładowania energii, żeby ta bomba wreszcie wybuchła i żeby ten film
powstał. No, wyróżniłam tutaj panie, ponieważ panie bardzo rzadko operują takim materiałem w filmach, zwłaszcza w filmach historycznych. Tymczasem to, co mnie jako badaczkę problematyki kobiecej i kina kobiet szczególnie w tym filmie pociąga, to postać właśnie bombiarki granej przez Barbarę Grabowską. Państwo nie mogą jej rozpoznać, bo to była jedna z niewielu jej ról filmowych, ale przyniosła jej srebrnego niedźwiedzia w Berlinie. Więc nie byle jaka rola aktorki teatralnej, która no, dosyć tragicznie wcześnie zmarła. Tutaj widzimy ją jako jedną ze starannie edukowanych dziewcząt, które wówczas na początku wieku rzucały bomby. I rzeczywiście ta gorączka, która opowiada nam o organizacji bojowej PPS w Królestwie Polskim, to rola Kamy, postać Kamy, Barbary Grabowskiej, pojawia się pośród tych bojowców nieprzypadkowo, bo rzeczywiście w gronie tych socjalistycznych bojowców, co dziesiąty członek to była kobieta. To była jak na owe czasy działalność terrorystyczna z takim mocnym feministycznym akcentem. To znaczy rzeczywiście 1/10 bojowców tworzyły kobiety, które się nawet nie przebierały za mężczyzn, tylko właśnie doskonale maskowały przenoszony wybuchowy ładunek w tej pięknej sukni tutaj i z koszem, w którym mogła nieść prezenty, przez nikogo nie podejrzewana. Ona jest jedną z depozytariuszek bomby, ona odbiera bombę od chemika. Można się spotkać z takimi interpretacjami, że Kama jest tutaj jakby akuszerką. Ona wynosi bombę z laboratorium, a potem ta bomba przechodzi z rąk do rąk. Niewątpliwie mamy do czynienia z bohaterem zbiorowym, ale każdy jest tu pokazany jako jednostka. To jest to, o czym mówiłam na początku. Rewolucja jako dramat jednostek. Właściwie można spotkać też takie interpretacje, że główną bohaterką filmu jest bomba, i ona jakby posiada kolejnych właścicieli. Nie oni posiadają ją, tylko ona posiada ich, bo ten, który bierze bombę do ręki, zaczyna tracić zmysły. Rozgorączkowuje się w swoich politycznych pasjach, albo wręcz traci zmysły, tak jak Kama, tak jakby w tym czasie, na początku XX wieku, wejście kobiety w jej naturalnej sukni, z jej naturalną emocjonalnością, wejście w taką męskocentryczną historię było zbyt trudne. Okazało się troszkę tylko łatwiejsze dla Holland w latach 70. A tak jakby w tej pierwszej dekadzie unieść tę bombę dla Kamy było zbyt ciężko. I sama Holland nie potrafi opowiedzieć, dlaczego ta bohaterka ponosi klęskę. No ale w sumie nie ona jedna. Będziemy widzieli, jak bohaterowie, bojownicy, rewolucjoniści z różnych rodzin, z inteligenckich, chłopskich, zamożni, biedni, o różnych temperamentach, pod wpływem tej rewolucyjnej gorączki przechodzą rozmaite przemiany. To jest film odwołujący się do faktów. Takie zamachy w Królestwie Polskim miały miejsce i udane, i nieudane, ale ten film się odwołuje też, przywołuje też historię dokładnie w jej słowach. Mamy tutaj w tym filmie taką kluczową rozmowę między ojcem i synem. Syna gra Olgierd Łukaszewicz, on tutaj jest jakby kieruje tą grupą bojowców. Ojca gra Zbigniew Zapasiewicz. I ta rozmowa, którą oni między sobą toczą, ja jej nie będę teraz cytowała, państwo się w nią wsłuchają, ale to jest wymiana zdań między Piłsudskim a Perlem w ich korespondencji politycznej. Czyli padają tam argumenty, którymi rzeczywiście socjaliści w pierwszej dekadzie XX wieku dyskutowali o zasadności ich racji politycznych i czy podejmować działania terrorystyczne, czy nie, czy czekać na lepsze czasy. No już właśnie, nie będę tego przybliżać. Wsłuchajcie się w tę rozmowę, bo jest dla tego filmu kluczowa. No i kolejni bohaterowie, tutaj wyeksponowałam jednego z nich, znowu pojawia się Adam Ferenczy, on pojawia się też w aktorach prowincjonalnych. Wybrałam taki fotos, który, no tak zupełnie przypadkowo znalazły się te dwa obrazki w jednym moim spojrzeniu, a zobaczcie, no i ta interpretacja filmu przez Andrzeja Pongowskiego w plakacie jest, w plakacie dla publiczności zagranicznej, no idealnie oddaje nastrój tego szaleństwa już uwięzionego chłopskiego syna, który nie potrafił unieść tej misji politycznej. Okazał się zbyt naiwny, zbyt strachliwy, słaby i nie potrafi psychicznie unieść wagi swoich decyzji. I rzeczywiście tak jakby polityka, bomba rozsadza umysły tych bohaterów. Ale przecież nie tylko w gorączce. Jest tyle fantastycznych podobieństw między filmami Agnieszki Holland z tego okresu. Jeżeli mają państwo w pamięci Kobietę samotną, to tam w finale Bogusław Linda
wchodzi do ambasady amerykańskiej i niesie, udaje, że niesie ładunek wybuchowy i ma tak obwiązaną czaszkę jak ta postać i mówi, że musiał sobie owiązać głowę, żeby mu się nie rozpadła z tego emocjonalnego i psychicznego wysiłku, żeby zrealizować tę misję. Czyli jakby te postacie naprawdę wędrują między historią a współczesnością. Gorączka jest niby filmem historycznym, a przecież odnosi się do solidarności, do obawy, sceptycyzmu Holland, dokąd prowadzą te wydarzenia, jakie będą ich skutki, tak jak skutki badała potem w Gorącym Krzewie. Aktorzy prowincjonalni dzieją się współcześnie, ale operują z dramatem Wyspiańskiego, tak czy inaczej pokonują ten zakres czasowy 100 lat. Na czym polega filozofia bomby, którą tutaj wyeksponowałam i adres bibliograficzny, który Państwu bardzo polecam. Rzadko zdarza się, żeby profesorowie literatury tej klasy jak Maria Janion, czy w ogóle humaniści tej klasy jak Maria Janion, pisali recenzje filmowe. A rzeczywiście tak się stało. Gorączka sprowokowała samą panią profesor Marię Janion, żeby napisać recenzję, esej. Opublikowało ten tekst Kino w 1981 roku i dzisiaj przedrukowujemy ten tekst, bo jest jedną z najbardziej przenikliwych interpretacji Gorączki. Chciałam Państwu przeczytać fragment, nikt tak jak najlepiej jak Maria Janion, zresztą całkiem niedawno znowu to zrobiła, wytłumaczył nam, na czym polega nasza historyczna, romantyczna Gorączka. Obsesja. Film Holland opowiada dzieje jednego pocisku w aurze gorączki, szału i szaleństwa, krwi i mordu. Jest to film brutalny, po prostu dziki, a zarazem w swej przerażającej i porywającej dzikości nadzwyczaj precyzyjny, jakby zimny. Używam słowa zimny, a powinnam raczej powiedzieć coś innego. Jest to film po prostu niesentymentalny. To rzadkie w filmie polskim, stąd trudność znalezienia właściwego określenia. Prawdę mówiąc, nie podejrzewałam, że jest u nas taki film w ogóle możliwy. Nie pozwalały go przeczuwać poprzednie utwory Holland. Między nimi a Gorączką rozciąga się po prostu jakaś przepaść. Nic niemal nie zapowiadało tej stylistyki, zresztą jakże różnej od stylistyki Struga, który używa najczęściej patosu i ironii ze szkoły małopolskiej, czyli właśnie tak czy inaczej jakości te zabarwione są u niego sentymentalnie. Holland stale posługuje się tragicznymi i ironicznymi brutalizmami. Wszystkie zachowania ludzkie są u niej zmysłowe, wręcz erotyczne. Nie widziałam filmu, w którym w tak naoczny sposób ukazano by erotyzm terroryzmu. Czekanie na śmierć jak na orgazm. Idziemy od jednego wstrząsu do drugiego. Wymienię brutalizmy, posługując się zwrotem akt. Najlepiej on chyba bowiem oddaje bezlitosną, fotograficzną niemal precyzję tę jedność gorączkowego ruchu i chwilowego unieruchomienia. Jakiego rodzaju akty? Akt terrorystyczny, akt erotyczny, akt obłędu, akt morderstwa, akt wyroku śmierci przez powieszenie, akt udeptania sołdackimi buciorami ziemi na trupie powieszonego. Nic nie zostało zamazane, zniwelowane, złagodzone. Zaborcy w Warszawie mówią tak, jak mówili, po rosyjsku. Obce mundury, obcy język, obca i wroga obecność Rosjan w Warszawie w całej swej jaskrawości. Nie ma udawania, nie ma rozmywania konturów. Ujawnia się tu w pełni oryginalność Agnieszki Holland, wybitnej indywidualności, odznaczającej się w Gorączce własnym charakterem pisma filmowego. To jest już namaszczenie na autorkę polskiego kina i wpisanie ją w tradycję polskiej kultury wielkiego romantyzmu. I jeszcze ten brak sentymentalności polega na tym, że w tym filmie się specjalnie Polaków nie żałuje. Pomyślcie Państwo nad swoimi uczuciami w trakcie Gorączki. Rosjanie wydają się nie jakimiś demonami, to są po prostu ludzie, którzy mają swoje polityczne interesy. I patrzą z dystansem na Polaków, którzy może by bardzo chcieli, ale są jakby zbyt słabi, żeby przeprowadzić jakąś rewolucję. No pod tym względem jest to film rzeczywiście okrutny. No i z Gorączką jeszcze zostawię Państwa z takim zadaniem do przemyślenia. Bo te filmy są właśnie zimne, precyzyjne, a jednocześnie brutalne i dzikie. To właściwie jaki jest stosunek Agnieszki Holland do rewolucji? Jeżeli to jest reżyserka, która nieustannie, także dzisiaj i w ostatnich miesiącach potrafi zabrać głos w tych kontrowersyjnych kwestiach publicznych i robi to bardzo odważnie, widać w niej osobę, której ten zmysł rewolucjonistki nie zasnął, że ona jest na to nieustannie gotowa. A z drugiej strony tyle jest w tych filmach sceptycyzmu. Więc jaki jest ostatecznie stosunek Holland
do rewolucji? To jest pytanie do przemyślenia. Gdyby Państwo chcieli znaleźć odpowiedź, to Agnieszka Holland formułuje ją w jednym z wywiadów. Ja tutaj ze sobą przyniosłam przewodnik krytyki politycznej. To są dwa duże wywiady na temat stosunku Holland do rewolucji. Od praskiej wiosny po czasy współczesne. I fantastyczną lekturą jest także wywiad Rzeka, który przeprowadziła z Agnieszką Holland Maria Kornatowska. Żadna książka o Holland nie dała mi tyle, ile ten wywiad, aż wreszcie zdobyłam się na to, żeby poświęcić Holland jeden rozdział w swojej książce o reżyserkach zatytułowanej Biały Mazur. I starałam się ten rozdział tak napisać, żeby ani jedno zdanie tego rozdziału nie powtarzało zasłyszanych czy przeczytanych wcześniej opinii. Ale wracając do tych wywiadów Kornatowskiej i tego, który jest, i tych dwóch, które są tutaj w przewodniku krytyki politycznej, te wywiady prowadzą z nią autorzy różnych pokoleń. To jest też bardzo ważne. Agnieszka Wiśniewska, rocznik 82, a z drugiej strony Cezary Michalski, który pamięta Solidarność. Więc jakby dwa pokolenia tutaj z Holland rozmawiają. I tak, odpowiada ona w tych wywiadach, jaki jest jej stosunek do rewolucji i odpowiada też, który z bohaterów Gorączki jest najbliższy jej sercu. I z tym pytaniem Państwa zostawię. Mam nadzieję, że jakoś ostatnie minuty filmu naprowadzą Państwa na tę odpowiedź. No i że Państwa rozgorączkuje, rozgrzeje atmosfera tego filmu o zamachu terrorystycznym. Dziękuję bardzo za uwagę.